ten pakt, o którym za chwilę Państwo usłyszą, jest dla nas taką wskazówką, ponieważ nasze myślenie dokładnie idzie w tym samym kierunku. Tak jak obywatele kultury uważamy, że kultura nie jest luksusem, jest koniecznością i dlatego staraliśmy się wspierać i Kongres Obywateli Kultury i Pakt dla Kultury, dlatego pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz jutro ten pakt podpisze. Jesteśmy zaszczyceni, że tak wspaniała inicjatywa, która zmieni rzeczywistość w Polsce, rozgrywa się teraz w Warszawie i że Warszawa może w tym uczestniczyć. I myślę, że to jest początek przemiany, początek wspaniałej drogi i bez Państwa wiadomo, że tego nie osiągniemy. Jeszcze raz bardzo gratuluję obywatelom kultury i bardzo się cieszę, że możemy Państwa wspierać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Za chwilkę coś więcej Państwo się dowiecie o Pakcie dla Kultury i o obywatelach kultury. Ja tylko chciałam serdecznie Państwa wszystkich zaprosić jutro do Muzeum Narodowego na godzinę 11, gdzie obywatele kultury, ruch społeczny bez żadnej osobowości prawnej, po prostu obywatele kultury podpiszą Pakt dla Kultury z prezesem Rady Ministrów, panem Donaldem Tuskiem. Serdecznie zapraszamy do Muzeum Narodowego, wstęp wolny. A więcej o czym jest ruch obywateli kultury, co jest jego sensem i o czym jest Pakt dla Kultury, powiedzą nam znakomici aktorzy, których serdecznie witam i zapraszam na scenę. Agnieszka Grochowska i Piotr Adamczyk. Zapraszamy. Dobry wieczór. Na razie nie będziemy mówić, tylko przeczytamy po prostu. Twój niebieski. Obywatele kultury to ruch społeczny domagający się przestrzegania konstytucyjnych praw, dostępu do kultury i edukacji kulturalnej każdego obywatela. To ruch egzekwujący prawo do wolności twórczej i swobodnej wypowiedzi. To dobrowolne i otwarte na innych grono osób, instytucji, porozumień społecznych, instytucji kultury, samorządów, które uznają kulturę i edukację za fundament nowoczesnego społeczeństwa. Obywatele kultury dążą do zawarcia umowy społecznej, jaką jest Pakt dla Kultury, który zakłada zwiększenie wydatków państwa na kulturę do co najmniej 1% i przeznaczenie ich na wzrost czytelnictwa, kompetencji kulturowych i językowych dzieci i młodzieży, aktywności obywatelskiej podnoszącej kapitał społeczny oraz edukację kulturalną. Pakt dla Kultury ma na celu zobowiązanie rządu do finansowania kultury z budżetu państwa na poziomie co najmniej 1% wydatków z budżetu. Zrównanie praw i obowiązków podmiotów realizujących zadania publiczne, niezależnie od ich formy prawnej. Uspołecznienie procesu tworzenia aktów prawnych, dokumentów strategicznych i programów oraz włączenie do ich realizacji obywateli. Zapewnienie realnej gwarancji wolności twórczej i uznania, że sztuka może być skierowana do ludzi o różnym światopoglądzie. Pani Agnieszka Odorowicz zapraszała na godzinę 11, ale można przychodzić do Muzeum Narodowego już od 10:30, gdzie podczas Kongresu Obywateli Kultury oczekiwać będziemy na podpisanie Paktu dla Kultury przez rząd. Każdy z Państwa, każdy z obywateli może poprzeć pakt, składając pod nim swój podpis jutro w Muzeum Narodowym oraz w innych muzeach w trakcie Nocy Muzeów. No i właściwie zapraszamy jeszcze raz. Bardzo zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.